pojawił się. Żółty słoń się pojawia na testach. Menu lunchowe. Są po dwa lunchowe, jest po ile? Po 24? 26. 26, a tutaj wyglądają rzeczy tak. Risotto z grzybami biorę testowo i biorę sobie żurek na maślance. Ciekawostka. Rosół za 15. No tanio na pewno nie jest. Trzeba przyznać. I strasznie problem z zaparkowaniem niestety. No zobaczymy. I herbatę eksperymentuję. Mam nadzieję, że nie 50 ml. Ale lokal wygląda całkiem fajnie, muszę przyznać. Fajny taki odsłonięty beton, jakieś tutaj cegły. Miły bar. Czuję, że tu można zdrową fiestę zrobić. Ja tutaj wrzucam swój, wiesz co, żurek. Patrz, co tam pływa. Herbata w solidnej szklanie. A zestaw lunchowy jest w postaci krupniku, tak? A na drugie co masz? Boczniaki. Boczniaki. Tutaj wchodzą boczniaczki w zestawie obiadowym, który wygląda solidnie. I moje risotto. Zupa była moja przynajmniej przefantastyczna. I twój ten krupnik też był dobry. Na razie pozytywnie bardzo. Tutaj to było, stacja biznesu z ciekawymi, że tak powiem, rzeźbami. I tu jest chyba ten żółty słoń, ale jedzenie, muszę przyznać, że naprawdę w pyteczkę, bardzo mi smakowało. I podobno da się wjechać tutaj na parking, bo zaparkować tu, ja nie wiem, kto to przemyślał, wszystko, jeśli chodzi o parkowanie. Przypuszczam, że to jakieś okoliczne zakłady mają temat do ogarnięcia. Nie byłem przygotowany na jakąś recenzję, jeśli chodzi o moje sprzęty wideo, ale słyszałem, że pan powiedział, że tu się wjeżdża. Zastanawiam się jak. A, guzik się wciska, widziałeś? Do ochrony. Następnym razem spróbujemy. Żeby nie... Bo on mówił, że do 17 można parkować, tak? Pora podsumować żółtego słonia. Tak już emocje opadły. Z przypadku się tam wziąłem, nie miałem żadnego aparatu takiego, żeby jakieś przebitki w lepszej jakości zrobić. Lokal bardzo przyjemny, przestronny. Fajna opcja na jakieś spotkanie. Kuchnia polska, jak żeście widzieli menu, głównie kuchnia polska. Ja nie jestem, może nie tyle, że nie jestem fanem, no bo jestem fanem kuchni polskiej, ale kuchnię polską zazwyczaj stosuję w domu, a na miasto zazwyczaj się wybieram po to, żeby zjeść coś odmiennego niż to, co mogę mieć w domu. Korzystam z tego, że mamusia jeszcze mi gotuje i póki może to czasami coś zrobi i z tego no, skwapliwie korzystam. I rzadko mi się zdarza jeść na mieście coś z takiego polskiego repertuaru, ale muszę przyznać, że tutaj bardzo mi podeszło. Żur, który zamówiłem, naprawdę bardzo spoko. Wszystko jak w żurze być powinno, można powiedzieć, że jak u mamusi. Jeśli chodzi o risotto, no to może taka nie do końca polska propozycja i popularna w kuchni polskiej, bo na przykład u mnie w domu nigdy nikt risotto nie robił i też muszę przyznać, że było przefantastyczne. Bardzo mi smakowało. Fajny lokal, podoba mi się wnętrze też tego lokalu i to, że jest tak przestronnie, można się tam spotkać, posiedzieć, pogadać. Jeżeli jeszcze ten parking u dołu będzie faktycznie dostępny, bo tak jak żeśmy przyjechali, to no nie będę ukrywał, że pół godziny żeśmy tam jeździli w kółko, żeby gdzieś zaparkować. To byłoby kłopotem, ale sympatyczny pan nam powiedział, że jest tam możliwość zaparkowania w podziemnym parkingu do chyba godziny 17. Jak lubicie kuchnię polską, to myślę, że wam będzie smakowało. Naprawdę fajnie. Jak na live'ie wam mówiłem, Marianowi się powiodło na egzaminie w WPA, czyli w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. No i on już jest szczęśliwym posiadaczem pozwolenia na broń kolekcjonerskiego, tak dobrze mówię, bo jest członkiem również kolekcjonerskiego klubu. No i już pora się zmierzyć z tematem, czyli z nabywaniem broni. Ale przede wszystkim na razie jest kwestia, jeszcze szafa mu nie dojechała, bo musicie mieć specjalne miejsce do przechowywania broni, czyli safe, czy szafę pancerną, jak zwał, tak zwał, ale musi być safe, który ma oznaczenie minimum S1. Oczywiście te bardziej wypasione również wchodzą w grę, ale musi być ten S1, żeby to miało, żeby było zgodne z wymogami, czyli z ustawą. Tak więc wiem, że kwestia sejfu się chyba rozwiąże w tym tygodniu, a dzisiaj sklep z bronią i pooglądamy sobie co tam. Sejf? Jutro będzie? Podobnie, tak.
Tak. No, ale w cenie takiej jak chcesz? W cenie takiej. No to zamawiaj, że człowieku, pistolety teraz już. Jak ci jutro przyjedzie, to już dzisiaj możesz zamawiać spokojnie. Po roku to jest około 1000 zł. Piękny początek kolekcji, chciałem ci powiedzieć. Po roku. Myślisz? Rok i jeden dzień. Jeszcze wersja Parabellum Hans Claus. Musi być. Dzień przed, to też, też nie płaci się nic. Ale ty chcesz tą z tymi trytowymi wziąć faktycznie? Był chłopak w piątek drugi. I chciał Aera, nie? No. No i tak gadamy, no ale to on tylko... A ten na samym dole 4300. Płaci się... A czym on się różni ten od tego? To jest Diamondback, to jest MMR Mossberga. Mhm. Czyli firmą się po prostu różni. Jeżeli mam polecić, to. Mossberg jest... Tylko, że tamten jest bez przyrządów, pod optyką. No, nie? Tylko tu pan płaci 500 zł za te przyrządy. Ale on nie chyla w głowę. Ale nie widać już tej kropki. Nie wiem, ale który wziąłeś w ogóle tą kasę? Na ile tej broni? Na ile długich? Na 6. Na 6. No mówię ci, z kolimatorem to fajna zabawa jest. No. Żeś tam pewnie za duży strumień wody puścił i... Żeś tam coś poruszył, albo weszła woda w styki, zamarzła i wiesz co. A to zgaśnie, czy go trzeba zrestartować? Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie obiektu. I co, i wy musicie się zabierać? Pytasz? Znowu będziemy przyjeżdżać pół godziny. W ewakuacji to jeszcze nie brałem, ale patrz, już pozamykane. KFC. Może tam się pali akurat. Ciekawostka. Sklepy zamykają. I no, oni tu muszą mieć chyba jakąś taką, wiesz, na wypadek afery wszystko opracowane, nie? Halo? Już dzwonią do ciebie? Ruskie Nike'owe. No ale to za taki orzełek, nie ruski? To 27 zł, u nas nikt tego nie kupi. Federacja Hokieja Rosji. No widzisz? Jak wroga od razu rozpoznam. O, nie jesteś prawdziwym patriotą. Prawdziwy patriota by nie przymierzył takiej czapki. Zanim żeśmy doszli do samochodu z Marianem, to już odwołali. Coś musiało gdzieś... Pewnie ktoś fajkę palił na zapleczu, uruchomił się czujnik. Mam nadzieję, że bez spryskiwaczy się zrobiła afera, ale pierwszy raz taką akcję przeżyłem w tym... jak to się mówi, w galerii. Ale procedura widzę szybka, bo w momencie, jak już tylko goście ogłosili ten alarm, to KFC osunięte, te McDonald's zamknięty, wszystko już pozamykane i ludzie wychodzą. Nie to, że ktoś tam cwaniakował, tylko ładnie to szło. Tak nie po polsku. Każdy powinien się rozglądać, patrzeć, robić zdjęcia, kręcić film tak jak ja na przykład i utrudniać ewakuację. A tu proszę, wszyscy do drzwi, ładnie. Mam jeszcze taką zagwozdkę ze statywami, może ktoś tam odbadał i coś podpowie, bo ja jeszcze się za badania tej kwestii nie wziąłem. Chciałbym statyw jakiś w miarę przyzwoity, oczywiście w miarę przyzwoitej cenie, z fajną jakąś głowicą olejową, żeby to tak powolutku sobie chodziło i przede wszystkim, żeby można było do niego dokupić większą ilość tych uchwytów takich, nie wiem jak to nazwać, tych podstawek, nóżek, tych takich tabliczek, które się spina statyw z aparatem. Mam teraz Manfrotto z głowicą, no niestety nie olejową i najgorsze, że nie mogę dokupić więcej takich Manfrotto, bo już nie występują z tym uchwytem. I wtedy jak ja sobie go kupiłem, to od razu tych podstawek pod urządzenia kupiłem sobie do tego 5. Jest o tyle fajnie, że mam jeden statyw i sobie przekładam te urządzenia. Chętnie bym nabył jeszcze ze 2 takie statywy z tą głowicą, żeby mieć komplet. No ale jest to oczywiście już nieosiągalne, bo ten model z tą głowicą już zupełnie na rynku nie funkcjonuje i chciałbym właśnie coś takiego fajnego, może ktoś podpowie, no, ale żeby takie jakościowe było a la Manfrotto, żeby było to stabilne, takie jak trzeba i najlepiej, żeby były te same podstawki do głowicy olejowej, takich zwykłych, tańszych głowic, bo przypuszczam, żebym potrzebował, nie wiem, 4 czy 5, już raz zrobić porządek, wygolić to wszystko, co mam, kupić 5 statywów, jeden z głowicą olejową, 4 nie z olejową, 20 tych tabliczek do montowania urządzeń, bo czy bym sobie chciał zamontować oświetlenie, czy bym sobie chciał zamontować aparat, czy bym sobie chciał zamontować kamerę, to żeby to wszystko było już ze sobą kompatybilne. Czekam na jakiś sygnał, może ktoś ma coś, jakieś przemyślenia, albo badał, robił sobie swój taki zestaw fotograficzny, to zawsze możecie podpowiedzieć, za co oczywiście będę wdzięczny.